Dotykam, wygrywam to akcja prozdrowotna mająca przypominać kobietom o regularnym samobadaniu piersi i noszeniu dobrze dobranego biustonosza. To także akcja zbiórki biustonoszy, która w październiku odbywa się w ponad 160 sklepach bieliźnianych w Polsce, w tym m.in. w kudowskim sklepie Ela. Akcja nadal jeszcze trwa, bo zostało nam parę dni do końca października. Polega to na tym, że będąc sklepem, firmą, która handluje produktami marki Panache, która jest bezpośrednim organizatorem w osobie Izy Sakutowej, będącej przedstawicielem tej marki na Polskę, poprzez to, że właśnie jestem sprzedawcą ich produktów, biorę również udział w akcji Dotykam, Wygrywam, czyli w recyklingu biustonoszy, które panie, przynosząc do mnie, za każdy oddany biustonosz dostają bon 20-złotowy na wykorzystanie przy zakupie kolejnego biustonosza marki Panache. Cała akcja ma również w sobie element pozyskiwania środków, bo te biustonosze, które przynoszą do nas klientki, zostają po końcu miesiąca października odebrane z poszczególnych sklepów, które biorą udział w akcji, i odebrane przez firmę recyklingową, i środki pozyskane z ich sprzedaży zasilają konta fundacji wspomagających polskie Amazonki. Październik jest miesiącem, który od lat dedykowany jest profilaktyce raka piersi. Regularne samobadanie pozwala nam w razie niepokojących zmian jak najwcześniej umówić wizytę u lekarza. Warto także wykonać profilaktycznie USG piersi i mamografię. Chciałabym powiedzieć, że to nie tylko w miesiącu październiku powinniśmy się na tym skupiać, bo od tego zależy nasze życie i zdrowie. Bardzo często rozmawiając z klientkami w kabinie podczas przymiarek, kiedy ta rozmowa jest taka trochę swobodniejsza, rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby biust był zdrowy, bo najczęściej panie skupiają się na tym, żeby był ładny. Z urodą biustu można czasami coś zrobić nawet bez operacji chirurgicznej, wystarczy dobry biustonosz, ale dbanie o zdrowie piersi, tak zwana podstawowa profilaktyka, to jest coś, co powinniśmy robić tak naprawdę bardzo regularnie. Teraz w trakcie akcji i za każdym razem, jeżeli dalej mam te materiały, rozdaję paniom fiszki, które są z plastiku, które możemy powiesić sobie pod prysznicem, na których jest dokładnie opisany cały proces, krok po kroku, w jaki sposób, w jakich kierunkach i w których miejscach badać własnymi rękoma podczas kąpieli własne piersi. Bony można wykorzystać do końca listopada bieżącego roku. Dobrze dobrany biustonosz to podstawa.